A więc witam ponownie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku Frontline Special Forces. I tak, zapewne jak zauważyliście, gameplaye z różnych gier, czy tam będą jednorazowe za pierwszym podejściem, czy tam ukończone, czy tam w kilku epizodach i tak dalej, akurat będą się ukazywać co miesiąc. Ale zdarzą się też małe wyjątki nieoficjalne, w których będę w jednym miesiącu wrzucać dwa czy tam trzy filmy. Więc zostańcie ze mną na dłużej. A tymczasem dobra. Jak zapewne widzicie, o tutaj, akurat w czasie, kiedy no właśnie, tego przerwania miesięcznego, no, udało mi się zebrać wystarczająco dużo środków, aby blokować i strzelbę, i karabin snajperski. A jako iż je już odblokowałem, to teraz czas się z tymi brońmi zabawić. Gramy. No i dobra, tak więc zaczynamy drugą połowę naszych przygód w świecie antyterrorystów. Akurat do 8 misji będę przechodzić strzelbu, a od 9 karabiny snajperskich, żeby nie było. Dobra robota, komodorze, teraz musisz zatyszwid headquarter. We have reports that terrorists have gathered again, catch them with full force. Chyba jest tutaj literówka, bo chyba chodzi o crash. Rozbij ich. Z całą siłą. No dobra. I tak też wygląda trzymanie strzelby. Oki. Jest pierwszy przeciwnik. Oczywiście pamiętajmy, że... strzelba jest krótkodystansowa. Ewidentnie twórcy tej gry trochę walą fizykę. Ostrożnie. Co jest? Nie! Dostałem. Ale... dużo w wojsku nie może się obyć bez żadnych ran. No nie! A nóż bym oberwał ponownie. No niestety, zabili mnie. Chyba pierwszy raz w tej grze.
No ale dobra, podnoszę rękawiczkę i stawiam czoła temu niełatwemu zadaniu, jakim jest rozwalenie wszystkich terrorystów. Boom, snajperski strzał. Jak tak to nazwę? Łeb rozwalony. O. Dobra, nie, będę musiał oszczędzać amunicję do swojego full pumpowego gnata i to wymaga taktyki. W przeciwieństwie do Medal Valor VV2, tutaj wymagana jest taktyka. Jak nie stracić życia tak łatwo. Zupełnie jakby amunicja do strzelby była dla mnie czymś świętym. No nie. Nie. Leżeć. O nie! O! Co? A nóż by mi już odebrał pasek życia. Serio? Nie! Nie ma takiego bicia. Poziom ukończony. Headshotów 11. Popełniłem znacznie więcej zabójstw. Zabitych 19. No bo tylko tylu przeciwników było w tej misji. Poziom oczyszczony. Nie będę sobie nic podwajać. Thumbs up, commander. Your performance is extra... Extraordinary, protect the city from big danger and dispose the bomb effectively. Że niby mam teraz rozbroić bombę. No, typowy problem każdego... Typowe perypetie każdego... ratownika życiowego. Możecie mi skoczyć, frajerzy. Mam nadzieję, że nie ma żadnego limitu czasowego tutaj. Bo jak tak, to ja się wypisuję. Przynajmniej, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, nie ma limitu czasowego. Serio? Co to bez nieprzenikalnego?
Zmarnowałem amunicję. Nie mogę sobie na takie bzdury po... O nie. Potknął się bardzo epicko. Epicznie, jak to mogę powiedzieć w ogóle. Amunicję trzeba oszczędzać jak... W żygrach. On strzegł tej bomby. Tu jest bomba. Rozbrajanie. Wystarczy tylko, że przy niej stoję. Bronię jej. A to jest mój celownik. Rozbrajanie. Jestem mistrzuniem. Fine job, Commander. Hurry up, Commander, to crush new groups. Pośpiesz, żeby rozwalić nowe grupy terrorystyczne? Mam rozumieć? Kidoki. Dobra, na czym? Aha, no tak. Jak mi się ręce spiły. Akurat do tej strzelby to powinno być paręnaście magazynków. Nie tylko dwa. Bo dwa to jest moim zdaniem za mało. No i jeszcze tę pojemność. Cztery naboje. Podział. Przez jeden. Znowu zmarnowałem amunicję.
Tamto wyczerwanie, no bo i mam rozumieć tak naprawdę, że tamten jeden pozostały strzał to jest nie wypał. No, przeciwnicy tej grze mają. Macie magazynków. A to, co to za strzelba, to ja po prostu siadam. I ostateczne rozwalenie łba. Teraz wracamy z powrotem do menu i wybieramy karabin snajperski. Już tylko dwie misje nam zostały. Nie. Zakończ. Commander, you have impressed headquarters. Now we have report that the girl is again in danger. Znowu jakaś dziewczyna jest w niebezpieczeństwie. Pewnie to jakaś blondynka. Udaj się i ocal jej życie. Moreover, the terrorists have increased this force to keep the girl. No i będę musiał więc wykorzystać karabin z tej Brazylii. O! Mamy nowy przycisk! Normalnie jak w typowych snajperskich grach się. No i tym razem 6 naboi w jednym magazynku. No. Nadal nie jest perfekcyjnie. No, nadal nie jest tak, jakbym chciał, żeby było. Ale niech będzie. A tak wyglądają szanowne facjaty naszych terrorystów. Trafiony. Boże, cóż za... Nie no, dokładnie tak samo jak Enerdik w konsolowym Purple Haze będę musiał wykorygować solowanie, bo... Nie da się tego zmienić? Nie da. Co? Nie no mi... Zamierzyło mi go? Oho. Co to jest za niecelna snajperka? Znowu będę musiał oszczędzać amunicję. Gościu, który
O nie. Ustanowił, że w tej snajperce będą tylko 6 naboi. I nie będzie można z niej nikogo perfekcyjniej trafić. Powinien spłonąć w piekle. Cztery razy. A przynajmniej tyle razy, ile ja spudłowałem. Tego przeklętego snajpergana. Co? No nie! Kolejny raz! Nowa broń! Co nowa broń, to i tak misja kończy się oberwaniem od jakiegoś fakasa. Nie wiem, czemu tak jest. Ale tym razem się nie dam. No niestety nie można w tej grze. No nie. Bez jaj. Tutaj jest tym razem, ale najpierw muszę wyeliminować wszystkich wrogów, zanim uwolnię zakładnika. O ty ciulu, ty ciulu. Pierdziel, pierdziel.
Co ja nucę pod no... Co ja nucę pod nosem? Co ja nucę? Dobra. Trafię go stąd. Uwaga! Piękny strzał między oczy. No dobra. Szykuj się ponownie na zwolnienie. Zakładnik jest wolny. Okej, nie wiem co to było. Ale film się zatrzymał. Na szczęście jesteśmy już z powrotem. I czas na ostateczne sprawienie się z terrorystami. A wygląda to tak. Ochroń miasto przed wielkim niebezpieczeństwem. Dispose the bomb efficiently. Że niby ponownie mam rozbroić bombę. Aha. No dobra. Oczywiście. Jak to mawiano w naszym polskim Sniper Ghost Warrior. Jeden strzał. Jedna śmierć. Tu jest bomba. Nie. Nie ma takiego bicia. Mam wszystkich wrogów wciąć ze snajperki. Gdyby się to nie skończyło, to nie to, czym ja bym chciał.
co by się stało. Serio? Tak pięknie była, tu musiała się wyskoczyć amunicja, że nie ma już. Prosto w oko. Ponownie rozwalam głowę gościowi, który stoi w tamtej szopie. Ponownie wszystko się kończy tym, że gościowi łeb. Rozwalam łeb gościowi stojącemu w tamtej szopie, a i tak. Okazuje się, że bomba jest wieżowca w tam budynku. No i proszę bardzo, ostatnia misja z karabinem snajperskim. Aż mi się przypomina trzeci Terrorist Takedown, w którego nie grałem, a jest, no właśnie, o tym kiedy indziej. Ale ogólnie rzecz ujmując, ta gra no naprawdę no przypomina mi trochę. Niskobudżetowe gry wojenne. Opowiadające o współczesnych konfliktach. Bo, wiem, bo sam grałem. Akurat był next mission, więc nacisnąłem, ale mam rozumieć, że ta gra się, że niby cały czas zapędla w kółko i w kółko. Ale niestety nie myślicie, że zrobię z tego frag movie. Nigdy. I tym no-scope'owym strzałem kończymy poziom pierwszy. Tak, czyli ta gra się zapętla. Czyli po ukończeniu tej gry,
ona cały czas, ona będzie się zapętlać. Znaczy, że podnosimy się next w tym poziomie, po ukończeniu tego poziomu lecimy od nowa. Ale nie. Myślę, że już dobrze ukończyć. No i nie mogę mieć wyborczych kompis. Okej, nie wiem jakim cudem to jest możliwe, ale znowu mi się wyłączyło nagrywanie, gdy chciałem zrobić cięcie. I nawet nie chcecie wiedzieć, co się działo podczas tego cięcia, w cudzysłowie mówiąc. Zobaczcie, jest już godzina pierwsza. 1:21. Tak więc nie pozostaje mi nic innego niż pożegnać się z wami. Myślę, że spodobała wam się ta seria, o ile w ogóle ją oglądaliście. W ogólności. No, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.